Narzeczonej przyszedłem trochę jeszcze pijany, ale bardziej już na kacu, ubrany nieodpowiednio i w znakomitym humorze. Ojciec zmarłej patrzył na mnie spodoba, bo winił mnie za jej śmierć. I miał rację, byłem tej śmierci winien. Odpowiadałem za śmierć jego kwiatuszka, światełka żywota jego. To przeze mnie, to liliowo-białe ciało leży teraz w niezasłużonej białej trumnie. Tak, niezasłużonej. Dobrze słyszeliście. Sypiała ze mną, oczywiście. Zwłaszcza, gdy kupiłem jej drogi pierścionek zaręczynowy. Najęliśmy mieszkanie na Starym Mokotowie. Małe, drogie i zimne. Kancelaria prosperowała. Razem z chłopakami załatwialiśmy brudne sprawy warszawskiej tak zwanej inteligencji, która nie chciała sobie pobrudzić rąk. A ona chadzała ze mną na imprezy, lubiła pokazać się na mieście, ale pomimo pierścionka oboje wiedzieliśmy, że żadnego ślubu nie będzie. Pierścionek tylko po to był, żeby ojcu mordę zamknąć. I dlatego, że sobie go dama zażyczyła. Ale może zacznijmy od początku. Posłuchajcie mej piosenki, woli dla was, że wędrownych pewnych dzięki ruszą mój pewny was. Czy do wyciągniętej ręki pani groszczy złoty stoł? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, kumpli jakoś, bo już taki jestem. Zimny pani, i dobrze mi z tym.
nie męczy ze mną, to jest mi wszystko jedno, taki jestem inny dla niej. Moja mama nad połyską, tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. A że prawdzie była blisko, to w tym jest właśnie sen. Przechodzę sobie, nic nie robię i w tym jest mój dzień. Już taki jestem, zimny tań. I dobrze mi z tym, bez ustań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny tań. Panowie, jestem z was dumny. Ostatnia robota to naprawdę mistrzostwo. Poczułem się jak za dawnych lat, kiedy kontraktowałem kaukaskich górali do aktów terroru. Ale wy bijecie ich na łeb, na szyję. No nieskromnie powiem, że zgadzam się z panem pułkowniku. Ja zawsze powtarzałem, że pilna nauka, studia, egzaminy wstępne i kolokwia są dla ludzi głupszych od nas. My jesteśmy na to za mądrzy i zbyt chciwi życia. Tak, panowie. Jesteśmy zgranym kwartetem. Nasza kancelaria przynosi coraz większe zyski. Jadamy z bogaczami, wozimy się ich limuzynami, siadamy w iglozach, w teatrze i w operze. Obracamy się wśród warszawskiej bogatej elity. Bo też tylko najbogatsi mogą sobie na nas pozwolić, panie Kisowski. Jedyne, co mnie irytuje, to fakt, że ta cała Warszawa, uważająca się za przywódców intelektualnych narodu, to tak naprawdę banda nierobów i karierowiczów, którzy nasz kraj, o którego wolność tak bohatersko walczyły, mają w dupie. Interesuje ich tu tylko, jak tu komu świnie podłożyć i ile na tym można byłoby zarobić. Nawet po mordzie nie umieją dać, jak zachodzi potrzeba. Ale może to i lepiej, bo byśmy roboty nie mieli. Nie, to jeszcze nie ma? Jeszcze nie. Czego sobie pani życzy? To, czego sobie życzę, szanowny panie Lewe, nie może mi pan ofiarować. A tak na poważnie, to co zwykle. Czyżby pan nie zapomniał? Już, już podajesz? Do usług. Dziękuję bardzo. A pan, panie Krupiński, co taki smutny? Papo ostatnio mówił, że dawno pan u nas mówił. Kiedy nas pan odwiedzi? No myślę, że wkrótce. Nie należy odmawiać, kiedy piękna młoda dama prosi, prawda? Ach, jak ten czas leci. Pamiętam, kiedy wbiegałaś do gabinetu ojca, kiedy wspominaliśmy dawne czasy wojny. Nie czas na sentymenty. Klient już jest. Rozumiem, mam sobie pójść. Interes. Proszę, proszę. Proszę usiąść. Ja do panów z delikatną sprawą. Jak wszyscy. Przepraszam. Proszę krótko. Panowie. Mam parę kamienic i jestem też dumnym posiadaczem ziemskim. Sami rozumiecie. Sprawa jest delikatna. Ostatnio dostały do mnie niepokojące plotki, że jakiś warszawek sprawdzi z mojej cholewy do mojej jedynej córeczki. A gówniarz ponoć głupi, brzydki i do tego biedny. Jeszcze jej nie kocha. Już ja znam, no tak. Na pieniądze to leci.
Trzeba by go nastraszyć. Wyprowadzić go z błędu, że kocha pańską córkę? Czy może więcej? Załapić mu bilet w jedną stronę z Warszawy. Może na razie tylko nastraszyć. I ile to będzie kosztować? Szanowny panie Kowalski. To jest nazwisko. No więc, szanowny panie, nic gorszego niż gówniany zięć do tego biedny i brzydki nie może przydarzyć się człowiekowi. Ani obłęd, ani choroba, a nawet zdradzająca żona. To jesteś pan w stanie znieść, ale zięcioszka, który swoją szpetotą i biedą pociągnie na dno tej nędzy pańskiej, ukochany kwiatuszek, jedyną córunię, nie! Tego pan nie jesteś w stanie znieść i dasz pan wszystkie pieniądze świata, żeby ją chronić. Bo ją pan kocha. Czy my jesteśmy złymi ludźmi? Naturalnie, że nie. My po prostu pomagamy takim ludziom jak pan. Wiedząc o tym, że życie bywa niesprawiedliwe, sami tę sprawiedliwość staramy się odnajdywać. Dlatego powołaliśmy naszą kancelarię. No to? Lewe, Cisowski i Krutnicki. Wrogą naszych klientów zmieniamy życie w piekło. Za opłatą, ma się rozumieć. Patrz, za kobietami stawiają się feministki. Za robotnikami związki. Z artystami liberałowie. A kto wystąpi w obronie zranionej dumy ojców? Dobrze, że pan do nas przyszedł. Niech gówniarz cierpi. Niech cierpi! Zachciało mu się pokochać pańską córkę, a pana tym samym upokorzyć? Przecież jesteś pan wspaniałym, godnym mężczyzną. Dobra, aż mnie pan. Czy tyle wystarczy? Tak, sprawa będzie załatwiona najpóźniej w tym tygodniu. Dziękuję. Winszuję! Winszuję pomiennej mowy! Zagadałeś durnia prawie na śmierć! Dobra, panowie. Koniec słodzenia, bo robota czeka. Trzeba się coś dowiedzieć o tym chłopczyku. Gdzie bywa i z kim się prowadzi? Cisowski, ty się tym zajmij. Jasne. Lew, rusz się. Chyba tego nie zrobicie. Nie twoja sprawa. Nie zawracaj sobie główki pierdołami. Ja pytam poważnie. Stawać na drodze wielkości? Nie bądź cyniczny. Jestem bardzo now.
No co tak patrzysz? Przynieś wodę, jakieś bandaże. Na stole jest jeszcze trochę spirytusu. No chlapus lew chyba nie wypił wszystkiego. Może lepiej jechać do jakiegoś lekarza. Czy ty się słyszysz, panienko? Owijaj, nie gadaj. Podoba mi się w tobie, że jesteś silny inną siłą. Nie siłą Krupińskiego, tą siłą oficerskiego rewolweru pięści i wodne. Twoja siła jest inna. To siła mężczyzn brzydzących się przemocą. Mężczyzn o delikatnych dłoniach i skrzydłach w masłach. O ile groźniejsza jest taka moc, potrzebujemy mocy. Ja tam zawsze z satysfakcją patrzę, jak Krupiński w naszym imieniu łamie gołobojczyki i golenie naszym oprawcom. A potem z tą swoją oficerską manierą, jeśli zachodzi potrzeba, strzela im kulkę ze swojego kolta nabitego tłustymi amerykańskimi nabojami. Chyba mi nie powiesz, że ta dzisiejsza rana to pokłosie właśnie tej durnej umowy z debilowatym ojcem z kawiarni. A co jeśli powiem? No nic. Ale to by było głupie. Z tego mogą być kłopoty. Słucham? Mówisz tak, jakbyś nie wiedziała, czym się zajmuję. Przecież to nie pierwsza taka nasza robota. A ten brylancik? To myślisz, że za co ci kupiłem? Myślałam w swojej naiwności, że jesteście tylko zwykłymi złodziejami. Ale widzę, że lubicie także obijać niewinnym ludziom mordy. Niech się szanowna panienka zamknie, bo i z jej buzią będę musiał zrobić porządek. Nie odważysz się. Dość! Jestem zmęczony. Idę się położyć, a ty ogarnij ten burdel. Groził mi. Mnie się nie grozi. Córce oficera wojennego się nie grozi. Znalazł się bandyta od siedmiu boleści. Myślisz, że jak mi pierścionek kupił, to będzie mną pomiatał? Mam już dosyć tego udawania, nie wytrzymam tego dłużej. Nauczymy pana nocania rozumu. Halo? Z komisarzem Bielą. Tak, poczekam. Dzień dobry. Mam dla pana nowe informacje. Tak, w tej samej sprawie. W grę wchodzi nie tylko wymuszenie i kradzieże, jak do tej pory. Co pan powie na próbę morderstwa? Tak, przyjdę na komisar. Pokrótce. Bielski o marszadnie fundusze przyjmie. Niesie z dzienniku wyżyło niebo. Cała Warszawa ci jej zazdrościła. A ja nie. Chociaż nigdy jej nie miałem. Nigdy nie zapomnę, jak z dziecięcia zmieniała się w kobietę. To był straszny widok. Nigdy nie zapomnę, jak wyzbyła się tej swojej dziecięcej słodyczy i została tym, kim została. Żal, panienki. Pamiętam, jak staremu, pardon, tatusiowi pułkownikowi powiedziała o was. Papo, to mój narzeczony. Chciał cię poprosić o moją rękę, a jednak nie uważam, byś rozporządzał moim życiem.
więc po prostu fakt mojego narzeczeństwa podaję ci do wiadomości. I machnęła mu pierścionkiem przed oczami. Nie oddała go. Kiedy wszystko stało się jasne, kiedy dawałem jej pistolet, żeby sama sobie sprawiedliwość wymierzyła, bo ja przecież i tak bym nie dał rady. Miała go na palcu. Trzymała pistolet w tej ręce z pierścionkiem i śmiała się. I w tej białej trumnie też go miała. W czarnym karawanie. A teraz razem z nią spocznie pierścionek w gliniastym grobie. I ją sycą robaki. A pierścionek, drogi, z brylantem! Tylko się zmarnuje. Szkoda, że tak to się skończyło. Stanowiliście idealną parę. Byliście siebie warci. Nie było wyjścia. To był jej wybór na każdym poziomie i wtedy, kiedy wypowiedziała nam wojnę i potem. Przecież donosiła na nas komisarzowi. A teraz pociągnęłaby nas na dno. Nie musiała tego robić. Mogła po prostu wyjechać, uciec. Oboje wiemy, żebyś tak tego nie zostawił. Szukałbyś jej. Tylko kancelarii szkoda. Trzeba będzie przestać na jakiś czas realizować. Taki potencjał się zmarnuje. Moja nieżyjąca już narzeczona, o której nigdy nie myślałem jako narzeczonej, jak widzicie panowie, dysponowała większym potencjałem niż nasz. Znałem ją od dziecka. Była dla mnie jak córka. Kochałem ją. Kochałem. Wszyscy ją kochaliśmy. Tak musiało się stać. Tak. Tak musiało się stać. Kupiński wbijał mi ten nóż 14 razy. Robiąc klatkę piersiową, brzuch, wątrobę, płucą. Po piątym pchnięciu byłem już martwy. Ale i wcześniej nie próbowałem się bronić. Czując, że życie ze mnie uchodzi, zadawałem sobie jeszcze jedno ostatnie pytanie. Kto wygrał? Ja? Czy ona? Ale nie znalazłem na to pytanie odpowiedzi. If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm wrong in me.